Jeżeli chodzi o smartfony, to ASUS, mimo spoko produktów, od dawna jakoś nie potrafi wypłynąć na szerokie wody i zaskarbić sobie powszechnej miłości ludu. Ale ich najnowszy plan nie może się nie udać. Limitowany smartfon dla największych wielbicieli, gry, która ma ocenę od graczy 0,3 na 10. Dla największych wielbicieli, czyli na przykład dla niego, bo wierzcie lub nie, ale to jest jedna z 1% najbardziej pozytywnych recenzji. Dobra, Diablo Immortal nie cieszy się w świecie gamingu jakąś ogromną estymą, głównie z uwagi na to, że to najdroższe Diablo, chociaż teoretycznie darmowe. Sama marka Diablo jest natomiast wciąż nieprzerwanie powszechnie uwielbiana, czego dowodzi choćby ogromny sukces zeszłorocznego remastera dwójki, który fani wręcz poko... Okej, okay, fanom Diablo po prostu nic się nigdy nie podoba. Albo osoby, którym się podoba, są zajęte graniem albo zarabianiem wianuszek się na mikropłatności, a nie kłótniami w internecie i zagłębianiem się w odmenty metakrytyka. Dlatego wydaje mi się, że niezależnie od reputacji Immortala, smartfon inspirowany nawet mobilnym Diablo to jest super pomysł, właśnie z uwagi na to, że chodzi o Diablo, a nie jakieś randomowe raid Shadow Legends. No i tak pomyślałem, że wam go pokażę w związku z tym, zwłaszcza że limitowany Smartfony kocham, gdyż jest to jeden z bardzo niewielu powiewów świeżości na tym nudnym rynku. A tutaj wyjątkowe jest niemal wszystko, od opakowania po oprogramowanie. A co to w ogóle jest za smartfon? No, w środku siedzi Rockfon 6, czyli chyba obiektywnie w tej chwili taki najlepszy smartfon gamingowy, a najlepszy, bo najbardziej wydajny, najbardziej kompletny. Najdroższy, chociaż w tym wypadku cena wydaje się mieć jakiekolwiek uzasadnienie, a Asus, tworząc tę edycję specjalną, kierował się zasadą, która przyświeca również samemu Diablo Immortal. Ta starożytna maksyma brzmi, im więcej zapłacisz... Tym będziesz miał lepiej, bo dokładnie taka sama pod względem specyfikacji, zwykła wersja tego na 6 kosztuje 9 stów mniej, no ale staram się zrozumieć, że limitowana produkcja kosztuje, bo gdybym poszedł do sklepu i dostał za 9 stów tylko to, to byłbym bardziej zawiedziony niż wtedy, kiedy jeżdżę do Kauflanda z zamiarem kupienia wyłącznie chleba i bułek i wychodzi mi jakimś cudem rachunek na 240 zł. Opakowanie. Jeżeli w Apple, a później też w Samsungu albo w Sony naprawdę wrzucili spudełek ładowania. Po to, żeby było bardziej ekologicznie i żeby opakowania były mniejsze, to Asus mówi ekologii. Pieprzcie, to jest kartonowy odpowiednik palenia w piecu zimą kaloszami. Ale to pudło nie jest do wyrzucania albo schowania na dnie szafy. Jest inspirowane kostką Horadriumów, czyli bardzo istotnym przedmiotem w uniwersum Diablo, więc nie mamo, nie mogę tego postawić gdzie indziej. Co w środku? Na dobry początek bardzo mi się podoba, że ładowarkę owinęli taką mapą z ekoskóry. Nie bardzo mi się podoba, że w tym magicznym pudełku Diablo, pod magiczną mapą, przedmiot, który ma poić magiczną energią, magiczny smartfon, jest najnormalniejsze na świecie to jest standardowa, nudna, zwykła, asusowa ładowarka. Już chociaż przewód USB-C mogli dać jakiś podkolor, a nie tak dziadować, bo to trochę jednak wybija z wczuwy. No ale trudno, przynajmniej mapa kryje w sobie jeszcze kilka sekretów. W środku znajdziecie również światło Fahira szczerze mówiąc, to czuję się jak idiota, nazywając tak coś, co nie wygląda jak starożytny artefakt z Uniwersum Diablo, tylko starożytny artefakt sprzedawcy na targu, który próbuje go obchnąć od 15 lat. Lampka UV. Mapa zawiera w sobie ukryte elementy widoczne tylko pod tą lampką, jak na przykład sekretny link do sekretnej strony internetowej tego telefonu, ale też różne znaczki, tylko to już może nie będę Wam tak wszystkiego spoilował. Sam smartfon siedzi sobie w drugim, mniejszym pudełku, które imituje kolejny potężny Przedmiot ze świata Diablo, a konkretnie kamień świata z Diablo Dwójki. I choćby po tym widać, że to Diablo Immortal to był przede wszystkim pretekst do zrobienia tego telefonu, bo to jest akurat gra na smartfony, ale twórcy bardzo chcieli czerpać z całego uniwersum Diablo. Sam smartfon wygląda bardzo Koniec zdania. No, wyrazisty jest wyjątkowo. Mogli wrzucić tylko logo Diablo i Fyrant, ale tutaj zaczyna się od czerwonej tacki na kartę SIM i włącznika, a takiego stężenia Diablo jak na pleckach to nie widziałem nigdy wcześniej. Idealny prezent na pierwszą komunie. Plecki są swoją drogą bardzo y, miłe w dotyku. Matowe, ale palce po nich tak gładko i bez oporu przechodzą. No, Czuć jakość. Mówiłem o tatce na kartę SIM. Wyciągniecie ją za pomocą kluczyka, również z logo Diablo, i tak wiem, że czegoś takiego się używa raz, a później ewentualnie tylko do dubania sobie w zębach, ale mimo wszystko bardzo miły akcent. Ale pytacie całkiem słusznie, Łe, po cholerę te plecki, skoro i tak zawsze jak ktoś kupuje coś tak drogiego, to od razu wkłada to w futerał. No racja, ja na przykład robię tak z domem. Po co ma się niszczyć? Otóż w zestawie jest też bardzo porządny case. Albo raczej ekskluzywna osłona Aero z geometrycznym reliefem teleportu z unikalnym efektem połyskującym w świetle Fakira. No i to trochę tak jak z tym kluczykiem, czyli popatrzycie na to raz pod lampę, Przepraszam, pod światłem Fakira, a później zapomnicie, ale no, przyznaję, że wygląda bardzo ładnie. Nie będziecie używali lampki Fakira 30 razy dziennie, ale samego smartfona już tak, więc bardzo ważne jest oprogramowanie i przyznaję, robi super pierwsze wrażenie, bo już... Pierwszy ekran konfiguracyjny wygląda jak kurczę... Tamagotchi z Diablo. No, kupiłem smartfon Diablo za 6400 zł. Jak sądzicie, który motyw wybiorę? No, bardzo ładne. Fajnie, że nawet ikonki od doinstalowanych później aplikacji się jakoś tam do tego motywu dostosowują. I a propos, w trosce o fanów Diablo, Diablo Immortal nie jest tutaj preinstalowany, więc smartfon nie jest skażony. Dodatki, które widać od razu, to jeszcze świetny ekran blokady, animacja ładowania, powiadomienie o nadchodzącym połączeniu. Wszyst wszystko w akompaniamencie pasujących dźwięków i, no tyle, trochę mało w sumie. Pod tym względem trochę się zawiodłem, szczerze mówiąc, bo jak już płacicie taki hajs za telefon, jako wielcy fani Diablo, to takich tapet Diablo to powinni dla was wrzucić z 50 GB preinstalowanych do wyboru, których nie ma nigdzie indziej. A tu jest jedna. A jak testowałem kiedyś OnePlus'a w wersji Pac-Man, to w nim ukryli znacznie więcej bajerków: od tapet i ekranów blokady, przez specjalny panel szybkich ustawień albo wbudowane gry, po Pacmanowe manowe achievementy, które odblokowywaliście w systemie. A kosztował jedną trzecią tego co ten Asus. Podsumowując, twórcy tego modelu inspirowali się Diablo Immortal tak mocno, że podobnie jak ta gra, z zewnątrz jest bardzo ładny. Ale w środku widać chciwość. Nie, dobra, tak naprawdę to nic absolutnie nie mam do Diablo Immortal, tylko tak się śmieje, że ludzie na nie tak bardzo narzekają, a jednocześnie wciąż grają i oglądają filmy o limitowanych smartfonach. Pudełka, obudowa, futerał, top, ładowarka i dodatki w systemie ubogie, a ta mapka to taka rzecz, z którą nie mam pojęcia co zrobić, ale nadaje całości takiego klimatu magicznej przygody. Bo wygląda jak XIX-wieczny piórnik. Albo jak coś, z czym ludzie będą uciekali przed płaceniem rad za ten telefon. Dzięki, że wpadliście na mój kanał, na ten skromny unboxing. Wpadnijcie jeszcze do komputronika, linki są w opisie. Zobaczcie, jakie mają aktualnie promki. Mają ich całkiem sporo. A tymczasem dzięki za oglądanie. Do zobaczenia. A jeżeli zastanawialiście się, dlaczego siedzę w koszulce Mikołaja akurat w tym filmie, to no... nie wiem, cały rok w niej chodzę. Tak się założyłem.